przerwę teraz. Idziemy do kamperka. Przy okazji pokażemy, jak wygląda tutaj cudowne podejście. Jesteśmy na lekko, więc nie ma takiego problemu też jak z plecakiem. O, tak wygląda zejście. Proszę, Piotrek, idź pierwszy. Zapis z czarnych skrzynek. Zapis z czarnych skrzynek robimy. Ale zaraz przejdziemy do najlepszej części. Wiafę raty z drutu kolczastego. Wygląda na pierwszy rzut oka normalnie, z tą małą różnicą, że ma takie małe kolce. Same tutaj jakby te miejsce, gdzie ja stąpam, jest okej, więc można na nogach sobie iść, tylko przytrzymywać się, ale to nie jest super comfy. Nie jesteśmy fanami podejść w Bovilli. Czyż nie? Czyż tak? Czyż tak? Spędziliśmy fantastyczny czas w Albanii. Byliśmy tam przez tydzień i najpierw się wybraliśmy do rejonu Bovilla. Jest to rezerwat przyrody, z tego co pamiętam. No i też tam jest spinanie. Jeżeli chodzi o sam dojazd do Bovilli, to było dosyć przygodowo, to może opowiesz? Niby to jest 20 km od Tirany, czyli się wydawałoby, że praktycznie za rogiem, ale jechaliśmy od Tirany tam przez dwie godziny. Dojazd bardzo, bardzo słaby, szutrową drogą, dużo dziur,
generalnie dosyć niebezpieczna. Czy największym droga. Problemem był ten odcinek, który już jakby był, można powiedzieć, w tym rezerwacie? Ostatnie 7 km idzie w kanionie. Akurat tam trwa remont drogi dojazdowej. Jeżeli chodzi już o sam sektor, czy już tam jesteśmy na miejscu, w ogóle przyjechaliśmy tam, gdyż odbywał się tam festiwal w Albanii, chyba 5. edycja. Spinaczkowy. Tak, spinaczkowy festiwal. Samo podejście już na miejscu nie jest zbyt komfortowe. Uważam, że jest lekko niebezpieczne. Mhm. To czy jest blisko, skały bardzo blisko, ale idzie się po takich ruchomych kamieniach, które ciągle się pod nogami osuwają. Zresztą trochę niebezpiecznie. Tak, no i jest taki bardzo krótki odcinek, taki wiafle ratki, która jest zaopatrzona takim drutem. I nie polecam trzymać tego druta, bo on jest cały w kolcach i może ostro poharatać sobie łapy, więc albo żywcować ten odcinek, albo się łapać jakoś po prostu lepszych chwytów. Też jeśli chodzi o samo podejście. A jeżeli chodzi o samo spinanie, no to główne formacje, jakie tam dominowały, to były piony, połogi, nie było tam przewieszeń. Znaczy był tu fasektor, który był przewieszony. Mhm. Bo w ogóle tam są dwa sektory, takie chyba, które mają jakoś tam większą ilość dróg. To jest tu fasektor i Legvio. No i my się spinaliśmy tylko w tym Legvio. Łącznie chyba w sumie wszystkich dróg w Bovilii to jest 20 parę, czyli to jest mały sektor, szału nie ma. No i ten Legvio miał ich najwięcej, tamta tufa sektor, to ja już nie pamiętam, on tam jakiś miał może 7 dróg, 6, coś takiego. I tam były trochę trudniejsze wyceny. Jest to szary wapień w Bovilii, dominują tam były irysy, jakieś krawądeczki, raczej tego typu chwyty, formacje. Jeszcze gdzie można zasięgnąć informacje o topo, w ogóle wszystkie topa, gdzie można się spinać w Albanii, jest na stronie Albanii, albania.com, coś takiego, albania.climbing.com, później podamy niżej w opisie. Więc nie trzeba nic kupować, bo chyba taka forma wydrukowana nawet nie istnieje, więc tylko trzeba się opierać na tym, co jest w necie. Jeżeli chodzi o stan tych dróg, stan ringów, to drogi świeżo obite, więc jakby po tym względem nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Było tutaj jakby komfortowo, jakby samo odbicie i łańcuchy, stany, wszystko było nowe i jakby tu nie mieliśmy obaw. Jakie są Twoje osobiste wrażenia w ogóle tego rejonu? Bardzo dziko, trochę roślinności na drogach. No widać, że jeszcze nie jest przespinane. Generalnie byliśmy na dzień przed festiwalem, to nie było tam nikogo w ogóle praktycznie. Pusto. Na festiwalu było trochę osób, ale i tak, mimo że sektor jest bardzo mały, to było pusto. Także no, jeszcze dużo jest do obicia, dużo jest jeszcze do przechodzenia, żeby to tak było. No i przygodowo. Mnie dziko. Drugie miejsce, w którym byliśmy, czyli plaża Dieppe. Dieppe Beach. To jest coś fantastycznego. Tak, tam było super. Wspinanie przy samej plaży, piękna plaża, lazurowe morze. Fajne drogi, bardzo różnorodne, duży wybór. Także miejsce, super miejsce na wakacje. Tak, Dieppe Beach jest zlokalizowane blisko miejscowości Dermin. To jest chyba taka najbliższa, powiedzmy, większe miejsce. I ta plaża jest zlokalizowana w kanionie. Tak, w ogóle spinanie jest w kanionie, więc trzeba też zejść. I dojazd na samą plażę, pod sam sektor samochodem jest możliwy tylko, kiedy ma się napęd na 4 koła. W innej sytuacji trzeba zaparkować jakby na szczycie tego kanionu i zejść taką dosyć długą ścieżką. Podejście jest długie. To moje około 40, mniej więcej 30 minut. Ale jest okej. Okay. Jest w porządku. Jest takie długie, ale nie było jakieś tam trudne, tak? Więc, jest pięknymi widokami. Tak, no i super widoki. Jeżeli chodzi o liczbę dróg jest znacznie więcej niż w Bovilii, także tam można się pospinać przez parę ładnych dni. Wedle informacji takich stopa, to tam jest 7 sektorów i jest około 50 dróg. Jeżeli chodzi o zakres trudności, jest od między 4A do 7B, więc no chyba jest jedna droga z projektem 8B+. Ogólnie jest tam bardzo dużo jeszcze do obicia. Także jeżeli ten będzie rejon ewoluował, to będzie tam super miejscowa do spinania. Bo i skała jest fajna, bo to jest taki
żółty wapień, żółto-szary tam miejscami. Super lokalizacja, bo przy morzu i naprawdę słychać to morze, nawet jak się jest głębiej w tym kanionie. Mi się tam bardzo podobało i gdybym zahaczała ponownie o Albanię, to z miłą chęcią bym tam wróciła, bo były fajne drogi. Bardzo mi się podobały. Czyli jak jeszcze będą obijane drogi, to tam naprawdę będzie bardzo duży sektor. Tak. Teraz jest tam jakieś 70 dróg. 50 jest, około 50. To jest jakieś może 10-20% potencjału całego miejsca, nie? Nawet z parę wielowyciągów, drogi są dosyć długie, więc też jest fajnie. Są oczywiście różne, tak, od 12 chyba do 35 metrów tam były drogi. No i zakres trudności dla każdego coś się znajdzie. Tak jak mówiłam, więc od 4A do 7B tam były, w odróżnieniu od na przykład Bovilli, gdzie tam był mniej więcej przedział 6B od powiedzmy czwórkowych do 6C mak. Tam chyba było tam 2-3 drogi w trudności tam jakiejś siódemkowej. Więc no te GEP Beach mnie bardzo zauroczyło i jakby, tak jak powiedziałam, z miłą chęcią bym tam wróciła. Także Albania, duży potencjał na przyszłość, na super wspinaczkową przygodę.